Witam wszystkich, z tej strony Kołotron i zapraszam was do kolejnego odcinka serii Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka. Tak więc, moi drodzy, w tym odcinku będę sobie dalej zwiedzał stary, dobry Jarkendar i stary, dobry kanion, również w Jarkendarze. W tym odcinku oczywiście też będą jakieś fajne challenge, fajne sprawki. Tak więc, kolejny taki luźniejszy odcinek. Oczywiście tutaj, jak już wspominałem w poprzednim odcinku, nie będę się skupiał na całym Jarkendarze, tylko po prostu na jakiejś tam jego części, właśnie na tym kanionie, bo tutaj porespiło się naprawdę dość sporo potworków. Oczywiście trzony tych potworków są smocze zębacze, jest ich tu naprawdę dosyć sporo. Tak więc na brak doświadczenia, no i na brak oczywiście zajęcia w tym kanionie, no nie będę narzekał. No i moi drodzy, o czym to warto wspomnieć? Jest to bodajże, który to będzie odcinek? 134 odcinek. Jest to naprawdę masakryczna ilość, nie wiedziałem, że... No, znaczy, na początku, gdy zaczynałem serię Zagrajmy w Gothic 2 Noc Kruka, spodziewałem się, że będzie ponad 100 odcinków. Później tak w połowie gry tak strzelałem w 150 odcinków, no i praktycznie trafiłem, bo jeszcze troszkę tej gry zostało, prawda? Przecież jeszcze wielki finał tej gry jest przed nami, wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Zakończenie wielu wątków, to wszystko co najlepsze jeszcze przed nami. Naprawdę fajnie, bo... No, mówiąc troszkę brzydko, ale Gothic napędza tą maszynę moją YouTube'ową. Naprawdę dużo widzów mi przysporzył. Jest seria odbierana fenomenalnie. Naprawdę takiego pozytywnego odbioru się nie spodziewałem. Tak więc, no, tylko się cieszyć z takiego odbioru, z takiego przebiegu sytuacji. Oczywiście troszkę zmian na tym moim kanale po tym roku trzeba będzie wprowadzić, żeby ten kanał tak troszkę odświeżyć. Żeby ten kanał troszkę tam złapał tego świeżego powietrza, trochę wiatru w żagle. Ale o tym oczywiście po zakończeniu tej fenomenalnej gry, jaką jest Gothic. Tak więc jeszcze trochę czasu zostało. No i moi drodzy, o czym by tu warto wspomnieć? Aha, widzicie. Siedzę sobie ostatnio na YouTube. Czy tam jak to Polak powie? Jak Polak, no jak każdy mówi YouTube. Znaczy, siedziałem na YouTube, no. Siedziałem sobie na YouTube i wpadł mi w ręce filmik z Gothic 2 Złote Wrota, część druga. O tych tam, o tych lasach LA czy czegoś takiego, że tam sobie chodził jakiś bohater po lesie, starczą na grzbiecie w ogóle, co tam jeszcze było ciekawego, nowa animacja smażenia mięsa tam na ognisku. Tak więc naprawdę, no po raz kolejny zapowiada się miażdżąca modyfikacja, zważywszy na to, że też będzie wykonywany dubbing do tej modyfikacji, tak samo jak w przypadku jedynki. Tak więc nic, tylko się cieszyć, tylko kiedy ta modyfikacja zostanie wydana, tego nie wiemy. Wiemy, że prace idą w zawrotnym tempie, więc możemy się tej modyfikacji spodziewać jeszcze w tym roku. Bo do końca roku zostało jeszcze sporo czasu, zważywszy na to, że mamy dopiero kwiecień. Tak więc, no tylko naprawdę się cieszyć z powodu takiego obrotu spraw. Jednak jest jeden szkopuł, który też nie do końca mi się podoba, ponieważ w drugiej części Złoty Wrót nie będzie już bezimiennego jako głównego bohatera. Będzie jakiś inny bohater, choć wydaje mi się, że pod naciskiem fanów autorzy mogą zmienić ten koncept, ponieważ modyfikacja jest jeszcze w początkowej fazie, jakby nie patrzeć. Chociaż nie wiem jak tam jest, bo tam na forum jeszcze nie doczytałem, nie zasięgnąłem tak języka. Ale no, jak wyjdzie modyfikacja, będziemy wiedzieć, albo przynajmniej jak się pojawią następne filmiki z tej modyfikacji. Okej, tu mamy trolla. Oczywiście troll to tam banał, ale mi jeszcze sieknął, cwaniak. No przecież nic życia już nie masz. No. I padnij. Bang. No i moi drodzy, właśnie kolejny challenge. Kolejny challenge jest ściśle związany właśnie z trollami. Ale o tym za chwilkę, bo jak widzicie, no to czyszczenie kanionu idzie mi w miarę sprawnie. Czekajcie, łyczek jeszcze. O ludzie. Ja naprawdę muszę dużo pić. Dobrze sobie taki solidny, duży kubek wody przygotowałem, bo byłoby słabo. Chociaż mogę sobie zrobić herbatkę albo coś, ale woda też jest dobra. No dobra, tam mamy chyba trolle właśnie w tym miejscu. Jeszcze się nie pokazały. Ale tam będą. Dobra, hyc do wody. Bang, a co tam sobie będę żałował. W końcu trzeba się umyć. Wow, a tu co? Kąsacze. Serio, kąsacze tutaj w tym miejscu? No dobra. Gincie chłopaki. Raz, dwa. Ten w ogóle ale chlupnął. Spoko. No i tutaj jest jeden troll. W ogóle świetnie się kamuflują te trolle w tym kanionie. Czyli mamy taki kanion troli z Gothica jedynki, można by powiedzieć.
bo w sumie też jest kanion i też są trolle, tam jest jeszcze dalej trzeci. Ale dobrze, czas na sztylet challenge, ale tym razem w wykonaniu na bardzo silnym przeciwniku, jakim jest troll, i tym razem wywalne mikstury szybkości, bo jeszcze czeka mnie drugi challenge, ale dobra, lecimy. Cyk, 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 o, to będzie banalna walka. Masakra, sztyletem wyklepać trolla. Po tych jego wielkich pośladach, niech ginie. Wow, 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 to było niebezpieczne. Szybko okrążyć go. Tak jest, niech ginie. Haha. Sztyletem wyklepany troll, proszę bardzo. Bang. No i moi drodzy, drugi challenge równie ważny, ale dużo trudniejszy i dużo bardziej czasochłonny, ponieważ chcę pokonać trolla gołymi pięściami. Tak jest. Będzie bezimienny, znaczy Rocky bezimienny Balboa, albo bezimienny, albo nie, Mike bezimienny Tyson. Proszę Państwa, walka będzie naprawdę emocjonująca. Troll waży około 3,5 tony, jest to dość duży osobnik. Bezimienny waży około 140 kg wraz ze zbroją, więc walka może być naprawdę trudna, bo ze względu na różnicę masy, ale bezimienny atakuje. Proszę Państwa, prawe sierpowe miażdżą, właściwie przepraszam, białe, to są białe, tfu, prawe proste bardziej. Chociaż taki sierp z prostym, ale oj tam. Czekajcie, tego trolla sobie wprowadzę dalej. I troll się odgraża, czyżby miał być but? Tak jest, bezimienny atakuje również nogami, w tej zbroi jest to niewykonalne, ale bezimienny potrafi. No i moi drodzy, bezimienny na swoim koncie walk ma pokonanego ściącego w gotyku jedynce, pokonane wszystkie smoki w Korinis, tak więc jest to dość spory przeciwnik. Troll w latach młodości ćwiczył boks, pokonał 4 młode trolle oraz 2 cieniostwory, tak więc też jest dość sporym wyzwaniem dla naszego bezimiennego, jednak bezimienny klepie go niemiłosiernie. Jednak brak kondycji i koordynacji ruchu u trolla są to wyraźne wskaźniki na to, że troll jest po prostu im wolniejszy, tym słabszy. Dobra, czekajcie. Nie będę już tak się jarał. Ale no widzicie, no wyklepać trolla, no taki fajny challenge, no musi to być. Wow, 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 było blisko. Czekać trochę, tego stawu się odsunę. No idzie mu to HP jakoś, no jakoś mu tam zjadę. No wiecie, no taki challenge, no trzeba pokazać, że bezimienny jest koksem, że potrafi gołymi pięściami położyć trolla, jednak jeszcze nie dzielmy skóry na niedźwiedziu. No bez tej mikstury szybkości byłoby na pewno zdecydowanie trudniej, ale ogólnie nie jest źle, nie narzekam. O, to HP ładnie mu schodzi, ładnie, elegancko, rzekłbym nawet. Okej. No, widzicie, tak się bije trolla. No po prostu ostatni raz, moi drodzy, czułem takie emocje, kiedy komentowałem walkę Mike'a Tysona z Joe Frazierem, jednak wtedy walka była dużo bardziej wyrównana, ponieważ obaj zawodnicy reprezentowali tą samą wagę i ten sam styl walki, jednak bezimienny tutaj polega na swojej szybkości, a zarazem sile, a niestety troll polega tylko na swojej brutalnej sile. Ajajaj, dobra. Aż się zmęczyłem tym gadaniem. Ale nie no, naprawdę taki komentator walki bokserskiej, jak tak 12 rund musi nawijać. No, nie powiem, jest to dość spore wyzwanie. No, dalej bezimienny Lego. Okej. Okay. Gdy on tak właśnie tymi rękami, ręce podnosi do góry, to jest duża szansa właśnie, taka okazja właściwie, żeby mu tam dużo ciosów posprzedawać, żeby mu tam dużo ciosów wcisnąć. Okej. No i moi drodzy, widzicie, troll jest zdezorientowany. Jednak przygotowywał się do walki, ale myślał, że bezimienny rozegra to na zimno, jednak to bezimienny przejął inicjatywę i bije go bez litości. Czuję się, jakbym oglądał Rockiego dwójkę i walkę rewanżową Apollo Creed'a z Rockiem Balboa. Nie, naprawdę, jeżeli ktoś nie ogląda, to polecam serię filmów Rocky. Naprawdę, jeżeli ktoś lubi aktorstwo i w ogóle pana Stallona, to naprawdę polecam. No dobra, ciśniemy mu, już mało HP mu zostało. A i chce mi się kichnąć jeszcze na dodatek. Oj, 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 ale mnie kręci w nosie. Oj. O, jasny gwint. Nie, jednak nie. Ale mnie kręci, no. A nie mogę się podrapać, nie mogę się tego. Dobra, może przejdzie. Ale mnie kręci w nosie. Okej. Czyli troszkę straciłem tutaj panowania nad bezimiennym. Okej, teraz cisnąć mu. Ciśnij, ciśnij. Dobra, jeszcze jeden strzał. Dobra, może teraz go butem jakoś położę, było spektakularne zwycięstwo. Leroy! Jednak nie, jeszcze raz. Wow, ale mi strzelił! Nie, 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 nie!
Nie, bo zginę pod sam koniec, ale była skapa w ogóle, ja bym zginął. Nie, przeżyj to. Butuj! Szybko, bezmienny kapeć. Tak, pięści bezimiennego okazały się silniejsze od trolla. Pięknie. Dobra, łyczek. Dobra. Okej, bajlando. No widzicie, udało się, moi drodzy. Fajny challenge, mam nadzieję, że wam się podobał. Tam jest jeszcze jeden troll, ale już nie będę aż tak mocno tracił czasu z odcinka na bicie się z trollem, więc zabiję go w sposób standardowy, czyli za pomocą smoczej zguby. Dobra, kąsacze oczywiście na strzała. No i tam mamy kolejnego trolla. Chociaż przydałby się to jakiś boss trolli, ale oj, tam takie bossy, tacy bossowie to są tylko w Mrocznych Tajemnicach. Dobra, zniszczenie zła chyba nie działa na trolla. No i co ty chcesz, dzieciaku? Co ty chcesz, powiedz mi? No, co ty chcesz? Dobra. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o pana trollololololola. Dobrze. No, czyli challenge wykonane, wszystko bajlando. Jeszcze chciałbym się udać w jedno miejsce. Tutaj, no właściwie, jest to miejsce ściśle powiązane z... kanionem. Otóż ta wielka jaskinia, moi drodzy, wiecie, o czym mówię. Tamta wielka jaskinia, która łączy kanion z bagnami. Na bagno naprawdę nie będę się zapuszczał, ponieważ no taka mroczna jest ta lokacja. Tutaj w tym kanionie tak fajnie jasna, tam tak po prostu mroczno w tym kanionie, więc w tym, na tym bagnie, więc wolę zostać sobie w kanionie. No i zobaczymy, co tam się dzieje, czy tam coś się porespiło ciekawego. To oczywiście standardowo smoczy zębacz, ale to żadna nowość. Dobrze. No i zobaczymy, co jest tutaj. Czy coś tu ciekawego jest? Widzę pełzacza wojownika. No to dobra, no to pełzacz wojownik właściwie tam bez problemu zginie. No chodź tu, dobra. Nie wiem, czy warto z nich te płytki zbierać. Czy to się opłaca w tym kraju? Dobrze, tu mamy kolejnego, same właściwie. Pełzacze wojowniki. Wojownicy. Dobrze. Tu mamy kolejnego pacjenta. Cyk. Dobrze, mierz mi się zbagował. Tam jest w ogóle troll. Lololol. Czy to jest zwykły, czy jaki jaskiniowy? Ale widzę, że się te pełzacze rzuciły na trolla. Więc, moi drodzy, mamy tu kolejną ekscytującą walkę. Wielki troll przeciwko potężnemu sześcionożnemu. 6 odnóży versus 4 odnóża trolla. Zobaczymy, czy pełzacz jako, nie wiem, jako owad pokona takiego wielkiego ssaka, jakim jest troll. I tutaj, moi drodzy, drugi pełzacz, czyli dwóch na jednego, bardzo niehonorowo, ale mam nadzieję, że troll sobie z tym poradzi. Moi drodzy, troll jego wielką łapą bije bezlitośnie. Jego wielka łapa potrafiłaby przenieść ścianę nośną, ale to widać na pełzacza nie robi wrażenia, chociaż jeden pełzacz padł. No i teraz wchodzi bezimienny, ale mu HP zjechały. Lol. Ponad pół HP trollowi. Szok. Szok lock. Kolejny łyk. Okej. No i tu mamy kolejnego cwaniaka. Tak więc trzeba go zniszczyć, dobra. Tak więc widzicie, no porespiło się dość sporo tych potworków w tym Jarkendarze. Ale no, co by nie mówić. Minęły dwa rozdziały, tak więc no nie dziwię się. No i tutaj w tym miejscu, tam jest taki po lewej stronie, tam bardziej tam, na wprost bardziej, był krzyżyk, właściwie skarb Grega, w którym znajdowała się smocza krew. Też ciekawa sprawa, możliwe, że smoki też zamieszkiwały Jarkendar, jednak tego do końca też nie wiadomo. No i moi drodzy, teraz wrócę się może do... Zobaczę, co nam się dzieje może w obozie piratów, skoro już tu jestem tak blisko. Czekajcie, poprawię się na fotelu. Okej. Nie, bo naprawdę... mój fotel strasznie skrzypi, będę musiał coś z nim zrobić. Ale to dopiero w swoim czasie. No i moi drodzy, cały czas zastanawiam się nad kolejną serią Zagrajmy Wy. Jest dosyć sporo tych serii w mojej głowie się urodziło. Nie wiem jeszcze, jak to za głosowanie przeprowadzę. Póki co zakończmy tego gotika, dalej będę myślał.
bo naprawdę, no seria jest potężnie długa. Czekajcie, jeden odcinek trwa 20 minut. 3 odcinki to jest godzina. 30 odcinków to jest 10 godzin. 90 odcinków to jest 30. 40 godzin już mam ponad... 43 godziny... 44 godziny już mam ponad przegrane w Gothica. 44 godziny, czyli po prostu jakbym miał usiąść, to bym na przykład, jakbym usiadł w środę, to bym w piątek skończył. Jakbym na przykład w środę o 15 zaczął, to w piątek o 15 bym skończył mniej więcej. Tak mniej więcej, no 4 godziny plus minus jeszcze. Chociaż wydaje mi się, no 4 godziny, no nie wiem, czy jeszcze ta seria potrwa, zobaczymy. Bo naprawdę ostatni rozdział jest bardzo krótki, bardzo krótki. Ale nie chcę dzielić skóry na niedźwiedziu, zobaczymy jak to wszystko nam będzie szło. Póki co chcę właśnie sobie tutaj odwiedzić obóz piratów i zobaczyć, co tam się u nich dzieje. Czy coś nowego się w ogóle wydarzyło. I też jest dziwne, ponieważ Greg jest kapitanem statku, prawda? A na swój statek no nie ma możliwości go zwerbować. To też jest dziwne. Ale no nie będę wnikał w logikę gry. Okej, akurat mi się skończył szybki śledź. No więc zobaczymy, czy ktoś mi coś ciekawego powie. Z tego co właśnie pamiętam, tylko Skip i kapitan właśnie Greg mają tam jakieś kwestie dialogowe, więc może sobie z nimi zagadam. Siemano, Skip. Wiem, kto zamordował Angusa i Hanka. No i dobrze, ale to im nie zwróci życia. Zemsta to zły sposób na zdobycie łupów. Najważniejsze, że odzyskałem swój grog. Naprawdę w to wierzysz? Możesz mnie zabrać do Corinis? Zwariowałeś? Straciliśmy nasz statek! Rozumiesz? Nie mam zamiaru używać naszej ostatniej łodzi, aby przewieźć kogoś, komu nie chce się ruszyć tyłka! Przecież wiadomo. No dobra, nie bulwersuj się. Czyli ktoś im jakiś tam statek zabrał i Skip bardzo ubolewa. No jeszcze sobie zagadamy z Gregiem. Siemano. Interesuje mnie jeszcze jedna rzecz. Co znowu? Gdzie jest twój statek? Nie uwierzysz. Od miesięcy nie widziałem w okolicy żadnego statku. Od miesięcy. Wyobrażasz sobie? I kiedy wreszcie jakiś się pojawił, to królewski okręt wojenny. Pełen paladynów. Od topu po kil. Jeśli już mieć pecha, to na całego. Łatwo ci mówić. Roznieśli nas w drzazgi jak pustą skrzynię po owocach. Z całej załogi tylko ja dotarłem żywy do brzegu. Jak się tu dostałeś? Udało mi się znaleźć tunel w starej piramidzie pilnowanej przez dwóch magów. Niby magowie, ale nawet nie zorientowali się, że tam byłem. Najpierw myślałem, że to grobowiec. Chciałem sprawdzić, czy nie ma w nim czegoś wartościowego. I tak sobie szedłem, aż nagle znalazłem się w mojej ukochanej dolinie. A już myślałem, że przez resztę życia będę się ukrywał przed strażą. Okej, chyba te kwestie już były poruszane, ale oj tam. Czyli wychodzi na to, Greg, z tego co mówisz, że paladyni zatopili piracki statek. Mhm. Czyli piraci musieli pływać na tych wodach właśnie w momencie, gdy ten statek paladynów wpływał do portu, czyli musiało to się dziać na jakieś 2 tygodnie pewnie przed akcją gry, może tydzień, może 2, tego dokładnie nie wiemy. No i moi drodzy, to by było chyba właściwie tyle, jeśli chodzi o cały Jarkendar. Nie będę, jak już wspominałem, nie będę się tam bawił w bagna, bo nie chcę znowu 10 odcinków siedzieć w tym Jarkendarze, bo to już naprawdę byłaby przesada. Fajne challenge, mam nadzieję, że udało mi się wykonać. Mam nadzieję, że będziecie mieli na czym zawiesić oczko. No i teleporcik. Tutaj mamy do portalu świątyni. Dobra, no i nie pozostaje mi nic innego jak wyteleportować się z powrotem do Corinis. Dobra. Ach, to światełko mnie tak nęci. Normalnie iść w stronę światła. Dobra, sejwik. No i lecimy. Cyk. No. Co jest? Ale wolno idzie, lol. I w ogóle komputer zaczął mi wyć. Procesor się tak nagle załączył na wyższe obroty. Dziwnie długo to się wczytywało. Bardzo dziwnie długo. Okej. No ale dobra, nie będę wnikał. Teleportacja do miasta portowego. Okej, tam moi drodzy, odcinek zbliża się pomału do końca, tak więc żegnam z wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Gothic 2 z Kruka. Póki co, trzymajcie się ciepło i...
Cześć.